Dariusz Kozelan i Maciej Kaniasty, witamy nie w ostatnim podsumowaniu rozgrywek ligowych, ale takim najbardziej aktualnym, najszybszym, bo tuż po zakończeniu właśnie ostatniego tygodnia, gdzie wszystko się rozstrzygnęło. Maciej, powiedz, ostatni tydzień decydował o wynikach w kilku ligach, tak, we wszystkich, czy coś jakby widzieliśmy wcześniej, bo chyba we wszystkich dokładnie, chociaż nie, w ostatniej grupie chyba BHU chyba miało zapewnione zwycięstwo, natomiast większość lig rozstrzygnęła się w ostatnim tygodniu. Tak, dokładnie, to był to zdecydowanie najbardziej emocjonujący i najbardziej obfity właśnie w takie wydarzenia decydujące, na których miejscach drużyny zajmą miejsce w tabelach. Znaliśmy tylko wcześniej mistrza trzeciej ligi, grupa B, BHUSA. Natomiast pozostałe niewiadome rozstrzygnęły się właśnie w zeszłym tygodniu. No i tak, Ekstraliga, tutaj triumf, detronizacja mistrza. To zawsze jest jakiś taki ferment nowy, coś się wydarzyło. Nissan, który przymierzał się do tej korony, mówił Wojtek Tabiszewski, chyba 10 lat od początku praktycznie trwania tej drużyny. No i naprawdę wielkie gratulacje. Zawsze tego Nissana przymierzaliśmy, w końcu mu się udało. Całej drużynie gratulacje za wielki sezon. Zgadza się, Nissan dopiął swego. Jeszcze miałem pytanie przed meczem właśnie z Swereksem, czy Nissan był kiedyś mistrzem. Akurat Łukasz Leda mi się pytał, znamy Łukasza ze zespołu Brimarex. Wydawało mi się, że nie, dlatego było to, chyba to jest pierwsze mistrzostwo Nissana, przynajmniej na sztucznej trawie. Myślę, że jak najbardziej zasłużone. Drużyna chociaż nie posiada składu, czyli tam 10-15 zawodników, jest ich 8-9, ale na tyle się skonsolidowała, na tyle zagrała ten sezon tak udanie, że zajęła pierwsze miejsce. Tym samym właśnie, jak wcześniej wspomniałem, zdetronizowała auta terenowe, które zajęły w tym sezonie drugie miejsce. No i duży sukces zespołu Lpiec, bo myślę, że trzecie miejsce w tak doborowym gronie i w tak silnej lidze, jak jest Ekstraliga, to jest bardzo dobre i wysokie miejsce. No i grali długo do końca, mieli szansę na tytuł. Co twoim zdaniem zdecydowało o sukcesie Nissana i jego indywidualności, chociaż tam pod koniec też się troszeczkę wykruszyło. Natomiast co twoim zdaniem spowodowało, że Nissan wygrał? Ja myślę, że to stała kadra i jakby to powiedzieć, dobra gra. Bo no wiadomo, że się też zdarzają słabsze momenty, że nie wszystkie drużyny w danym dniu są silne, są słabsze mecze, skład jest... Równo grali przede wszystkim i to w moim zdaniem w decydujących momentach było objawieniem, bo mówię, no grali z Lpiecem, wygrali w siedmiu. A do przerwy przegrywali 2-0. Był to mecz, jakby nie powiem, na szczycie, gdzie naprawdę w tym meczem praktycznie chyba uwierzyli w to, że mogą mistrzostwo zdobyć. Owszem, przegrali z autami terenowymi, ale auta wyraźnie nie leżą Nissanowi. Bodajże chyba to już jest 8. czy 9. spotkanie, które... To jest cel na następny sezon, tak. Wygrać z autami w bezpośrednim meczu. W bezpośrednim meczu. Myślę, że Nissan ma słabość do aut. A ta z kolei wcześniej straciły spadka punkt z Decathlonem, ze Sharkiem, także tam właśnie praktycznie to mistrzostwo przegrali. No ale Lpiec dopiero w końcówce, no troszeczkę powietrze zeszło z drużyny, była walka, była ambicja, ale troszeczkę to się nie przełożyło na grę i być może dlatego w tych decydujących momentach Lpiec nie mógł właśnie dopiąć swego. Ja chciałbym jeszcze porozmawiać o tych rozgrywkach ligowych, jakby szerzej także o innych drużynach, bo zawsze mówimy o tych z pierwszej trójki, ale warto w każdej lidze krótką chwilę poświęcić większej grupie, czy wszystkim drużynom. Natomiast tutaj chciałem zapytać o te indywidualności, w sensie król strzelców też jakby... Dwóch nawet, tak? Czyli tak. Mamy ex aequo w Ekstralidze, a więc to też świadczy o wyrównanym poziomie tej ligi. Kto na czyich głowach korona króla w tym sezonie? W tym sezonie znowu Łukasz Marek, Meditech, nasz etatowy król strzelców. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że pan Bartek Adkowiak zdobył 300. bramkę w ligach Redbox, a Łukasz Marek już ma 304 bramki, także akurat w tabeli wszechczasów Łukasz jest liderem w poznańskich ligach.
A drugim zawodnikiem, który zakończył sobie ex aequo koronę Króla Strzelców, jest Dariusz Kaczmanek z drużyny rakietowców. Także Meditech był czwarty, rakietowcy bodajże byli ósmy. Nie z trójki. Nie z trójki, także to są zawodnicy spoza podium, a swoją grą, swoimi bramkami dali dużo dobrego dla zespołu, a tym samym zdobyli nagrodę indywidualnie. No dobrze, krótko teraz o ligach następnych, może nie krótko, bo jak mówię, chciałbym do tego wrócić. Jednak Tesat, ale tam się w ogóle pokręciło chyba, bo Cole Porter wypadł za pierwszą trójkę, myślę o pierwszej lidze oczywiście, więc jak zwykle liga nas nie zawiodła pod względem emocji. Tak, dokładnie. No tutaj były emocje do końca. Teoretycznie... Wielkie gratulacje dla G4, która wicemistrzostwo w końcu zdobyła. Zgadza się. No, G4S praktycznie było w najgorszej sytuacji, bo z piątej pozycji atakowało, wygrało swoje dwa spotkania. W ostatnim tygodniu Cole Porter przegrał dwa spotkania, nieoczekiwanie z Draco przegrali. No właśnie, to wysoko, 6 do 11. Dokładnie, zadyszka pod koniec sezonu dała się odczuć w szeregach właśnie zespołu Cole Porter i tym samym drużyna jest poza podium. Tesat w bardzo dobrym stylu wywalczyła, Tesat właśnie wywalczył awans i pierwsze miejsce w bardzo dobrym stylu, za nimi właśnie G4S, które już od dwóch sezonów pukało do tej Ekstraligi, no i trzecie miejsce Tropicana, która czekała na rozstrzygnięcia właśnie w zeszłym tygodniu, gdyż swoje mecze wcześniej zakończyła, czekała kibice czy zawodnicy byli na obydwu spotkaniach właśnie i G4S i Cole Portera, no i doczekała się, jest to dużą niespodzianką, myślę, że zespół, który dużo wprowadził rozmaicenia też w Ekstralidze, także bardzo fajnie to się zapowiada i bardzo ciekawie. Król Strzelców także spoza trójki, czwórki? Tak, dokładnie. No Cole Porter może zaliczyć sezon do bardzo udanych, a jak wiemy, jak Cole Porter był zawsze w trójce, to Piotr Palacz też był królem wysoko. No, czyli powrót właśnie Piotra Palacza do dobrej dyspozycji strzeleckiej spowodował, że i Cole Porter był na czwartym miejscu i Piotrek zdobył koronę Króla Strzelców. No, ale do awansu to nie wystarczyło, ale to jakby... ten krąg sukcesów się rozszerza. No, pierwsza liga jak zwykle ciekawa, kto spada z pierwszej ligi? Draco, Majard oraz Bentley. Czyli nawet mimo zwycięstwa drużyny Draco nad Cole Porterem to się nie udało. Dobrze, jesteśmy w drugich ligach. Widziałem niezwykle mecz ciekawy, decydujący. Pomar, koniec imprezy, tak? Zwycięstwo, koniec imprezy, 5-0 wydaje się, że jest wyraźne, ale no, takie podsumowanie sezonu. Dobry mecz, dobra taktyka, świetna obrona, no i sukces. No tu akurat mówimy o grupie B, nie? Tak? Tu decydowało bezpośredni pojedynek, koniec imprezy wcześniej zremisował i tym samym w tym spotkaniu musiał wygrać i myślę, że wygrał jak najbardziej zasłużenie tutaj. Wypunktowali przede wszystkim tu na pewno na słowa pochwały należą się właśnie najlepszemu graczu w tym meczu Artur Skorupka. Świetny zawodnik, bardzo dobry technicznie. Ma poważanie w swoim zespole, też go wyróżnili chłopacy. Tak, myślę, że to jest czołowa postać tego zespołu i jak najbardziej godna pochwały. Koniec imprezy, awans, ale zespół Palmar także awans z grupy A, drugiej ligi? Nie, z grupy B. Oni awansowali z grupy B, natomiast tak. Kto z grupy A, jak tam się wyglądało? A sytuacja też była ciekawa, bo nad Geo było już pewne awansu, tylko była kwestia czy z pierwszego, czy z drugiego miejsca. W decydującym, może nie w decydującym, Rapid troszeczkę słabiej zagrał ostatnie dwa spotkania, bo przegrał z Barem Metką, z Leśnymi Dziadkami wygrał, ale znowu z Nat Geo drugi raz przegrał, także pierwsze miejsce dla Nat Geo, duże gratulacje, drugie miejsce Rapid i te dwie drużyny awansowały. Na trzecim miejscu po świetnym po finiszu, faktycznie 8 meczy z rzędu zespół Bar Metka Team. No to rzeczywiście udany finisz. Można porównać Królów Strzelców z pierwszej grupy, drugiej? Podobna liczba goli, czy jak to? Powiem szczerze, tutaj akurat Damian Orzechowski w grupie B w zespole Palmar był najlepszym strzelcem, a w grupie A
Porównamy to na zakończeniu, natomiast rzeczywiście poziom wyrównany, twoja ocena ligi, jakby tak, to co pokazali, bo ty dzielisz je oczywiście przed sezonem, ale później to różnie bywa i rzeczywiście tak to wyglądało? No to myślę, że wszystko, bardzo wyrównany poziom, bo Bar Metka pierwsze 3 spotkania przegrał i dopiero od 4 zaczął się piąć, także to mówię, start w rozgrywkach, start udany też ma duże znaczenie, żeby się potem właśnie w czołowej górze tabeli się usadowić, aczkolwiek mówię, tu Bar Metka jest takim przykładem, że startował praktycznie od 3 porażek, a dostał się do 4 i zajął 3 miejsce i myślę, że to jest bardzo spory sukces tego zespołu. A liga po prostu jest na tyle ciekawa, że właśnie te play-offy decydują, gra się do końca i nawet drużyny, które grają o 5-8, walczą o 9-12, grają o utrzymanie, także bardzo fajnie to wygląda, także myślę, że to jest miła, fajna, ciekawa alternatywa. Mówię, no jest tak, drużyny się tak zgłaszają, dlatego szukamy jakichś rozwiązań i te play-offy jak na razie są przez cały czas. No i na koniec trzecia liga, jesteśmy przy naszych beniaminkach, tak, bo w większości tam grają beniaminkowie, natomiast czy oni odegrali główne role? No BHU na pewno, bo o tym mówiliśmy, ale w grupie A? W grupie A Grodno Elektrycznie Hurtownie. No myślę, że tutaj akurat po cichu można było powiedzieć, że było faworytem tych rozgrywek w tej grupie. Mówię, 3-4 zawodników, którzy z przeszłością w Ekstralidze grali w naszych ligach, oczywiście nie na otwartych boiskach, także to był silny zespół i jak najbardziej zasłużenie zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce, o ile się nie mylę, Rebis 2. Bardzo fajnie, drugi zespół. Chce awansować, bo tam wiadomo, że w Ekstralidze gra pierwszy zespół, będzie tak występował? Ja myślę, że w drugiej lidze śmiało sobie dadzą radę, bo mają naprawdę spory potencjał. Tu właśnie pokazali, że praktycznie przez większość rundy prowadzili, potem porażka właśnie z Grodnem zadecydowała o tym, że Grodno wysunęło się na pozycję lidera, ale mówię, bardzo ciekawie. Trzecie miejsce Troglodyci, też zespół, który miał spore apetyty już w zeszłym sezonie. Na wiosnę już chciał awansować, też udało się. No i bardzo dobry sezon KPI Rejtal. No, zespół ten też będziemy widzieć w rozgrywkach halowych, także tutaj, jako że trzecia A była troszeczkę silniejszą grupą. Postanowiłem, że 4 drużyny awansują, ale mówię, drużyny walczyły do końca i każdy dał z siebie wszystko. No i mistrz grupy B, BHU, to największa różnica punktowa, tak? Chyba we wszystkich ligach. Przegrali czy nie? Bo ja już nie wiem. Nie. Zremisowali. Zremisowali tylko raz z Czarną Brygadą w rundzie zasadniczej, a tak komplet zwycięstw, jak najbardziej zasłużony awans i pierwsze miejsce. Za nimi Czarna Brygada, która też można się opowiedzieć, że była troszeczkę poza konkurencją, bo mówię, te dwie drużyny odstawały. Trzecie miejsce dla PKB Beksu, choć w ostatnim meczu Intersport walczył, mógł wyprzedzić PKB Beks, ale nie dał rady właśnie Czarnej Brygadzie i przez to właśnie PKB Beks będzie grał w drugiej lidze, a nie Intersport. Do podsumowania jeszcze wrócimy, bo myślę, kilka dni dystansu nam na to pomoże, a zakończenie wiemy już kiedy, jak będziemy to wręczać nagrody, gdzie, to wszystko już jasne? To znaczy jeszcze nie, no ustalam datę, z Fantasy Bar miała to być 23 listopada, aczkolwiek na tą chwilę jest to niepewne, raczej się to będzie w późniejszym czasie, także prawdopodobnie Będę informował na pewno indywidualnie wszystkich nagrodzonych oraz wszystkich ligowców na stronie, także mówię, no jeszcze na tą chwilę nie znam daty zakończenia dokładne. Na pewno jak tylko będę wiedział wszystko coś, to od razu poinformuję. Dobrze, my też będziemy czekać, natomiast no oczywiście jakby świetnie i płynnie przechodzimy do hali. Za tydzień powinniśmy ruszyć, tak? Ruszamy? Tak, ruszamy. W sobotę akurat tylko jeden termin. Jak wiemy, w niedzielę jest wielki szlagier, wielkie święto w Poznaniu. Przyjeżdża warszawska Legia, także nie chciałem sobie raz, że drużyny też, myślę, że... I to taki godzina południowej. Także myślę, że wszyscy się od rana już będą przygotowywać na to spotkanie, dlatego postanowiłem, że w sobotę wystartujemy. 8 kolejek, myślę, że też bardzo ciekawie się zapowiada, bo
już mam zaanonsowane dwa zagraniczne zespoły, także sporo egzotyki będzie, bo w jednym zespole nawet jest dwóch Greków, trzech Brazylijczyków, trzech Włochów i dwóch Polaków, także... Tego nie było jeszcze. Także jest ciekawo, wrócili do nas troszeczkę w zmienionym składzie Norwegowie i też na hali wystartują pierwszy raz, także bardzo fajnie. Ale nie będzie Jorka, tak? Słyszałem, czy nie będzie Jorku? Zgadza, nie będzie Jorka, ale będzie Brimarex. Więc ja zapraszam, przyjdźcie w sobotę, od której, od 9? Od 16. Od 16, czyli popołudnie całe. Od 16 do 22 gramy, także na pewno hala, poziom wysoki, dużo ciepłego będzie, no już troszkę, tu można na trybunach usiąść, wziąć żonę lub dziewczynę, popatrzeć jak gramy halę. Menedżerowie drużyn piłkarskich, także tych ligowych, zapraszam, przegląd świetny. Nawet jak się nie zgłosiliście, to jeszcze myślę, że Maciej postara się dobry termin dla Was dopasować. A więc do zobaczenia na hali, do zobaczenia na podsumowaniu sezon jesienny 2012 zakończony na boiskach. Maciej Kaniasty, Dariusz Kozelan, do zobaczenia.